Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na partię na 10 minut na Lichess D4. Odpowiemy sobie skoczkiem na F6. Zobaczę od razu, z kim mam do czynienia. Widzę, że gość też ma ranking ze znakiem zapytania, ale nick jest od 15 stycznia 2021. Ok. No to cóż, w tej sytuacji zagrajmy po prostu G6. Skoczek C3. Jak widzimy na załączonym obrazku, obrona królewsko-indyjska się szykuje, więc będzie ostro. Posunięcie D6, P4, goniec E2, prawdopodobnie system Auerbacha, jeżeli przeciwnik zagra gońcem na przykład na G5. I tutaj mamy do wyboru kilka opcji. Mogę zagrać H6, mogę zagrać C5 w tej kolejności, mogę zagrać H6 i potem C5, mogę też to od razu zagrać. Dużo fajnych posunięć jest do wyboru. Zagramy sobie H6 w pierwszej kolejności. Zobaczymy, co z tym gońcem się stanie. On oczywiście może pójść na E3 i mimo wszystko mogę zagrać C5. To jest bardzo ciekawy wariant. Może też przeciwnik zagrać po prostu gońcem na H4. Wybrał go nie C3. Plan jest taki, żeby stawić hetmana i tutaj atakować. Te schematy są mi w miarę znane. Nie chcę tutaj oczywiście spalić tego, co mówię. Potem wyjdzie w grze, że słabo, 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 ale coś tam się orientuje w tych schematach. One są bardzo ciekawe i pouczające. Tutaj jeżeli weźmie przeciwnik pionka i wybije goniec, to bardzo fajnie się gra skoczkiem na C6, ale zostało przepchane, więc to już jest historia. W tym momencie gramy E6, żeby podrywać centrum. Fajna sprawa jest taka, że jak przeciwnik zagra tutaj, to możemy wybić, potem wieża E8 i atakować pionka na E4 i nie musimy się od razu przejmować tym, że goniec tutaj uderza na pole H6. Wybicie nastąpiło, co ciekawe. Wybijamy to gońcem od razu i mamy fajne miejsce dla skoczka na polu C6. Wydaje mi się, że tutaj jest bardzo ciekawa pozycja. Teraz pytanie jest takie, czy zagrać królem na H7, czy zagrać H5. Te pionki będą na mnie szły, ale one nie są jakieś takie mocno szybkie. Teraz się tak zastanawiam, czy nie ma jakichś lepszych ruchów. H5 to on mi może wejść tu, ok. Myślę, że król H7 po prostu. Zagramy sobie król H7, żeby mieć gońca tutaj na przekątnej. Po ewentualnej roszadzie albo wieża D1 muszę pomyśleć nad ruchem skoczek C6. Przeciwnik może zbić. I się zastanawiam właśnie, co dalej, ale tak nie poszło. Jak nie poszło, taki ruch też był groźny. Będzie szykowane G4. No tutaj nie mamy za dużego wyboru. Teraz gram skoczek na C6. Oczywiście w analizie można sobie wszystko to potem zobaczyć, jak to wyglądało. Ok, i teraz skoczek na F3, czyli przeciwnik przechodzi do krótkiej roszady. Jak się tutaj zachować w tej sytuacji? Myślę, że zagramy wieża tu, żeby na tego pionka iść. Tylko pytanie... Może hetmanem? Zagramy hetmanem na A5. Zagramy hetmanem na A5. Tego pionka świadomie oddają. Zresztą go nie może zbić, bo tutaj jest strzał na E4. Mogę oczywiście tego pionka obronić, tylko ja nie lubię bronić tego pionka, powiem wam szczerze. On mnie za bardzo nie interesuje. No właśnie. I teraz pytanie kolejne. Czy zagrać tak? Mogę potem w sumie tu i tu atakować. Dobra, dosyć intuicyjnie, dosyć szybko, wieża E8. Po wybiciu on będzie miał opcję wybicia tutaj od razu, to nie będzie przyjemne, ale liczę na to, że on weźmie pionka, żeby otworzyć sobie tutaj linię. Tylko że po tym ruchu tak, ale on może odejść na F4, to będzie bardzo groźne, skoczek będzie atakowany, ale mogę tak. No nie, trochę mi się to przestało podobać teraz. No właśnie, on zbił. Możliwe, że coś tu zaczynam knocić, aczkolwiek dalej mi się to względnie podoba. Też jest taki ciekawy ruch jak skoczek D7. To może być dobra opcja. Tutaj raczej nie zagra, nie sądzę. Tam jakiś pionek wisi. Skoczek, no cofanie skoczka nie zawsze bywa dobre. Tylko teraz jeszcze pytanie tak. Jak zagram tu, to on tu. Możliwe, że ta opcja jest też ok i odejście hetmanem. No nie. Za dużo pionków oddam. Skoczek D7 zagrajmy. Dlatego też, że otwiera mi się goniec i też jest jakaś tam opcja typu właśnie skoczek na E5 po wybiciu goniec. Też mogę zagrać za chwilę tu, go straszyć.
Skoczek broni tu pionka. Plan jest tutaj, powiedzmy, realizowany. Skoczek D5 wygląda też ciekawie. No tutaj się dzieje, po prostu tutaj się dzieje bardzo mocno taktycznie. Trzeba na to zwracać uwagę. Również biorę pod uwagę takie posunięcie. Goniec na D2 to jest słaby ruch, moi drodzy. Na pewno to jest słaby ruch. Tylko jeszcze muszę to wykorzystać, a dlatego, że mogę już coś takiego zagrać, albo coś takiego zagrać, bo chodzi o to, że jak on odejdzie skoczkiem, będzie mi atakował hetmana, to ja zbiję najpierw tu i wezmę gońca, aczkolwiek jak odejdzie tutaj, to hetman broni, ale zawsze tym mogę odejść tak, a zawsze tutaj też wisi. Dobra, skoczek D4, skoczek D4, no skoczek D4. Skoczek D4. Jeżeli wybicie i wybicie, to skoczek B1 się cofa, broni gońca, no ale wtedy sobie po prostu tym hetmanem gdzieś tam odejdę nawet na D8. I już się zaczyna fajna akcja. Jedno niedociągnięcie ze strony przeciwnika prawdopodobnie gwarantuje mi bardzo dobrą grę w tym momencie. Grożą też takie ruchy jak bicie tutaj, wejście gońcem, to też ciekawe. Wieża AD8, przede wszystkim wprowadzenie kolejnej figury, wydaje mi się, że będzie dobrą również opcją. No i czasami są pewnego rodzaju pułapki, jak hetman na F4 na przykład ucieknie, czasami są tutaj widły, wprawdzie skoczek broni, ale może takie bicie, może potem tu. Zastanawiam się tak bardzo głośno teraz i szeroko, zobaczymy jak przeciwnik tutaj się teraz zachowa. Takie wyjście hetmanem też na A5, taką może być małą prowokacją do tego, właśnie widzimy, że goniec chce mi go zaatakować. Hetman wziął pionka i w centrum może tutaj troszkę pocierpieć, mam nadzieję zresztą. A przede wszystkim wejście skoczkiem na D4 jest kapitalne. Goniec ze skoczkiem dobrze współpracują. No i cały czas mówię o tym samym, że tutaj wieża AD8. Jakieś takie zagranie typu E5 wiąże się z goniec F8 ze złapaniem hetmana, tak jak teraz patrzę. To są też fajne opcje dla czarnych, ale on raczej takiego ruchu nie zagra. Nie sądzę, bo ten ruch kompletnie pozbawiony sensu według mnie, chociażby przez to, że można zbić tutaj, nawet tutaj. No zobaczymy, jak się przeciwnik tutaj teraz zachowa. Poczekamy chwilę, on sobie myśli na spokojnie. Na 10 minut jest taka historia czasami, że po prostu trzeba no troszeczkę znać dobrze debiut, bo jak na samym początku się wplączemy w pewne zawiłości, które są dla nas obce, no to będzie problem. No w każdym razie im dłuższy czas, wieża D8, to sprytne. Wieża D8, ok, i teraz tak, on broni gońca. I teraz jak ja zagram tu, on tu, ja tu, no to on ma odejście na D3, nic się nie dzieje. Aha, ja mogę tu, tu i mogę wziąć, nie, nie mogę wziąć pionka skoczek. Bierze AD8, mi się narzuca. Jeżeli tak, to zbijam tu z szachem. To jest ważne, będę miał wtedy tempo na wszystko. Tak, bierze AD8. Nie ma lepszego chyba ruchu według mnie. Zobaczymy, co silnik mi potem wskaże, ale bierze AD8 wygląda bardzo dobrze. Moment, bo ja tutaj chyba jedną rzecz przeoczyłem. Chociaż nie, bo teraz po prostu nie brałem pod uwagę prostego bicia. Ale proste bicie nie jest jakąś groźbą specjalnie. Chodzi o to, że wieża broni tutaj. Chodzi o to, że też on zbije. On zbije mi tu, ja zbiję tu, on odejdzie skoczkiem. Odszedł hetmanem w ogóle, co ciekawe. Teraz mam opcję bicia nawet tutaj, zobaczcie. Na przykład odbiję goniec, odbijam tu z szachem, odbijam tu. Tego nie chcę zrobić, ale mogę... Chociaż tutaj pionek wisi. On po prostu uciekł. No dobra, czy ja coś tutaj nie dostrzegam lepszego? Ale zobaczcie, zbijam tu, on mi zbija tu, ja tu, on tu, ja tu, hetmana, on musi odbić tutaj po drodze i wezmę tego pionka. Wieża AC1, biorę tego, tutaj się broni. Dobra. Aha, potem wieża A1 i tutaj. Ale to wygląda obiecująco, chociaż bicie na C3... O, tak średnio to się chce wykonać, powiem szczerze. Bardziej coś takiego. Z drugiej strony, jak skoczek wejdzie tu, to mogą być problemy. Więc chyba to jest dobry moment na to, żeby rozwalić tutaj sytuację. Aha, moment, ja zbijam tu. On mi zbija tu. Nie, no tu nie może zbić, bo odbijam potem tu i tu. Okej, hetman C3. Pewnie jest zaskoczony tym ruchem, sam w strachu. Ale to powinno się wszystko zgadzać. No bo teraz po prostu odbijam tutaj,
Skoczek oczywiście jak tu zbiję, to ja zbijam tu Hetmana, więc też się zgadza wszystko. No i cóż, powinno być dobrze. Patrząc tak bardzo intuicyjnie na tę pozycję, wydaje mi się, że powinno się to zgadzać. Jeszcze raz sobie głośno myślimy na czasie przeciwnika. Bicie tutaj, tutaj. No król na pewno tu, odbicie. Odbicie królem albo raczej pionkiem, ale wcześniej może być wtrącenie takie. Jak będzie wtrącenie takie, zawsze mogę pionka zbić na e4, co ciekawe. Oh my gosh, słuchajcie. Ale nie, ten ruch jest zły. Już myślałem, że coś tracę. Po prostu wybijam, on się pomylił. On nie może dać szacha tutaj. On jak zbije tutaj, to ja zbijam tu. On się pomylił, oddał figurę, słuchajcie. Ja już myślałem, że coś przeoczyłem w tej kombinacji. A jednak chyba nie. To on po prostu oddał skoczka niepotrzebnie, kompletnie, bo może on myślał, że po wybiciu masz szacha i odchodzi hetmanem od tych widełek. Prawdopodobnie to było w jego w głowie, że tak zagrał skoczkiem na g5, ale to jest po prostu wybicie, wszystko się trzyma. Hetman nadal tutaj nie może. Może też myślał, że może zbić na c3 hetmanem, się zgadza, ale nie zgadza się oczywiście. Dokładnie, tutaj zbijamy. No ja mam figurę więcej, słuchajcie. Poddał. 19 ruchów, moi drodzy. Ale to wynika z jego błędów oczywiście, więc zerknijmy sobie na analizę tej partii. Jak to w błędach wyglądało? 86% dokładności z mojej strony. Dwie niedokładności, jeden błąd z mojej strony. Ciekawe. No zobaczmy gdzie. Sam jestem ciekawy. Tutaj sobie graliśmy w ten sposób. To na razie jest debiut. Jedna z możliwości. C5. Dobrze. Aha, w ogóle po wybiciu, słuchajcie, coś takiego można zagrać. Od razu atakować tu. To w razie czego. Też się czegoś nauczyłem i sobie odświeżyłem. D5, E6. Tutaj bicie nastąpiło. No i zobaczcie. Silnik lubi te pozycje czarnymi. Wiem, że plus 0,4, tam ktoś pomyśli, o, białe, dobre, ale to się trochę zmienia. Tutaj figury są fajnie wyprowadzone. Hetman D2, Hetman A5. Hetman A5 z tego względu, że jak goniec by na przykład zbił, bo to bierzemy pod uwagę, to po takich ruchach jest skoczek E4. Okej, zwracam honor, ciekawa rzecz, ale trochę trzeba się obawiać takiego tutaj marszu. Jak ktoś się nie umie bronić, a ja nie lubię się bronić, to jest trudna sztuka, to może być problem. Jest H3, dalej poszło tak, skoczek C6, skoczek F3, hetman A5, wszystko się zgadza, roszada. Hetman B4 każe grać silnik. No przecież, moi drodzy, no taki prosty ruch. Chodzi o to, żeby gońcem tutaj atakować pionka. No, prosta sprawa. A B3 zawsze osłabia przekątną. I widzimy taktyczne motywy, skoczek G4 i tutaj. No fajne rzeczy się dzieją w tej królewsko-indyjskiej, tylko trzeba dobrze to rozkminić. Wieża E8, czyli to jest ta niedokładność, choć wydawało mi się to dobrym ruchem. On zbił na D6. Okej, okay, pokazuje hetman B6, teraz silnik, żeby jednak tutaj atakować. No to ciekawe, bo hetman B6 też wspomaga tutaj D4. Bierze AD8. No, ma to sens, ma to sens. Ale poszło inaczej. Skoczek D7 też mi się wydawało ok. Aha, goniec D2. To był błąd z jego strony, czyli cofnięcie figurą. Skoczek D5 trzeba było grać. Mój drogi przyjacielu, ale to się bardzo łatwo mówi. Zobaczcie, kto by przeliczył coś takiego, że bicie tu, wieżą tu, bicie tu i skoczek F4 i tu białe jakoś tam sobie fajnie radzą. No to nie jest tak prosto coś takiego policzyć, uważam. Nie jest takie oczywiste. No ale dobrze, goniec D2, skoczek D4, dobrze, wieża D1. Hetman B6 każe grać, czyli normalnie figurowo zagrać tu i nawet po wybiciu ewentualnym. Skoczek E2, zbić figurę i skoczek B6. Ciekawe, i odbijam pionka, ale fajny wariant. I bardzo prosta gra czarnymi, para gońców. Odbijam pionka na C4. Świetna rzecz. Teraz tak patrzę. No cóż, to są rzeczy, które trzeba ćwiczyć. No wieża D8 jest ruchem błędnym. Ja myślałem, że to jest ruch najlepszy w pozycji. A, pewnie to wynika z tego, że jest bicie, tak jak wspominałem, skoczek B5 i trzeba odejść hetmanem. I po ewentualnym wybiciu to sobie tak rozpatruję. Jest po prostu, co? Jest wejście tutaj,
Strzał tu i B3, i pionek więcej na czysto. Atak. Niby atakuje tu i tu, ale goniec G4. Jakie to są dalekie warianty, moi drodzy. Mega. Ale to bym żył, bym zbił to, ale to jest plus 2 nawet? Niesamowite. Plus 2, z tego względu, że tu jest pionek izolowany, tu się broni. Może. No ale to tak mówię, to ciężko tak ocenić. No dobrze, ale przeciwnik nie zbił jednak na D4. Zagrał hetmanem na G3. Aj, zobaczcie! Moi drodzy, bicie hetmanem tutaj. Aż to ładnie odhaczę teraz. Co tu się dzieje? Odhaczę tutaj hetman na C3. Hetman na C3. Trzeba ładnie zbić tego skoczka. I ja to właśnie uczyniłem. I teraz pytanie. Co będzie po tym, jak sobie rozkminiałem? To mam aż tak dużą przewagę? Tak? No król H1 to nie, król H2. Dlaczego król H2 nie? No tutaj. Powiedzmy zbijam i tu. I skoczek E4 jednak każe grać. No dobra, ale on nie musi bić. Ha, to z tego względu, że po prostu skoczek E4, bo jeżeli on na przykład teraz zbije tu, ja zbijam tu, on tu i bicie tutaj, czy to wchodzi w grę? Też wchodzi w grę. Odzyskuje pionka, atakuje tutaj. Dobra struktura pionów na skrzydle na 2. No to jest dobra pozycja, to się zgadzam. Ale że aż minus 7 to bardzo duża przewaga, bardzo duża. No dobrze, to się fajnie ułożyło, czyli dosyć łatwo to wyszło. On się pomylił, tak? Tutaj i zagrał skoczkiem na G5, co jest bzdurą, tak. No ewentualnie goniec D3 pokazuje, to też już nie ma sensu, bo figura więcej. Okej, okay, no i w tym momencie po tym ruchu on. Teraz poddał partię widełki. Fajnie. Pouczająca gierka, może króciutka jest, ale powiem szczerze, że fajne rzeczy można odkryć ponownie, jeżeli to graliśmy i sobie przeanalizowaliśmy. Polecam ten sposób treningu. Myślę, że jest całkiem niezły. Jeżeli słuchają mnie moi kursanci z szachowych fundamentów, to piszcie oczywiście, moi drodzy, na grupie swoje partie i rozterki. Wrzucajcie linki. W ten sposób będziemy się wspólnie uczyć. Pozdrawiam i do następnego razu.